Słuchajcie, ciekawa sprawa. Dziś na testy swoim samochodem przyjechał do mnie Mateusz, zapalony fan BMW. Tam za mną stoi jego samochód. Dobrze widzicie, nie jest to BMW i4, a najnowsza Tesla Model 3 Highland. Auto prosto z trasy. Dziś cały dzień będziemy testować Highlanda, więc skoczyliśmy na ładowarkę. Pomyślałem, że nakręcę wam tutaj wstęp. Ładowareczka, greenwayóweczka, zaraz koniec. Wcześniej z Mateuszem sobie troszeczkę porozmawiałem i w zasadzie jeszcze pół roku temu Mateusz był hejterem. Znaczy hejterem, nie był w ogóle przekonany do samochodów elektrycznych. Wciąż przy Tesli ma BMW 535 DF11 poliftową, ale po zakupie Tesli przez kilka miesięcy BM-ką przejechał 100 km, podczas gdy Teslą 14 tysięcy. Wiecie, ja zawsze mówię, że dany samochód w filmie jest na sprzedaż, akurat no Highland nie jest, ale może BM-kę byśmy Mateuszowi sprzedali? No nie wiem. Jak będzie chciał sprzedać, ja dam ogłoszenie w opisie filmu. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy sobie wygłuszenie, porównamy wygłuszenie w ogóle z moją Model 3, która tam dalej stoi, przedliftową. Wykonamy sobie pomiary raceboxem, może też porównamy zużycie energii elektrycznej mojej i tej, chociaż moja to Standard Range Plus, a to Long Range. Swoją Teslą, ojejku, tu już zrobiłem prawie 70 tysięcy kilometrów, a Highlanda jeszcze nie prowadziłem. Ciekawe, jaki ten wóz będzie w odbiorze. A few moments later. Na filmie to tylko krótkie cięcie, a my w międzyczasie, jak tutaj udaliśmy się na tą mega ciekawą miejscóweczkę, no to już zmierzyliśmy głośność Highlanda i mojego przedlifta. Już na wstępie powiem wam, pod tym względem Highland to zupełnie inny level. Aż taki zaspany wysiadłem z tego samochodu normalnie. Dzisiaj bym sobie Szczecin, Kraków 90 za tirem leciał. No co, 90? Przecież sami piszecie w komentarzach, że elektrykiem to się 90 km na godzinę jeździ. No a taki Highland właśnie ze Szczecina do Krakowa by w takich warunkach dojechał. Znaczy w warunkach, w takiej temperaturze, jadąc 90 za tirem. O zasięgach też trochę później, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. No to bezpośrednio macie tutaj przedstawionego, proszę, takiego typowego przedlifta z chromami jeszcze. O, tak to wygląda. W sumie trochę to babcia już, jeśli chodzi o modele 3. Aczkolwiek wciąż prezentuje się, myślę, całkiem spoko. A tutaj w Highlandzie tył, no zupełnie inaczej, jest przemodelowany. Inny jest zderzak, inna jest klapa, inne są lampy, emblematy. Wszystko jest w zasadzie inne. Lampy z tyłu, oryginalnie takie ciemne, troszeczkę tak jakby wychodzą z bryły tego samochodu. Trochę też wyglądają jak w jakimś Volvo, czy też może w Renault. Są ciemne, ale nic tutaj nie jest kombinowane. Chociaż w zasadzie cały ten samochód jest pokryty folią PPF. Ogólnie jest tutaj sporo modyfikacji, tak chyba z 50 nawet. Jakieś schoweczki, jakieś takie uzupełnienia plastikowe. Nawet ten emblemat, normalnie jest on srebrny. Ale tutaj Mateusz sobie wymienił, proszę bardzo. I przede wszystkim tutaj jest napis, a nie jak u mnie, po prostu taki emblemacik Tesli. No u mnie chromowany, ale do chromów pasuje. Tutaj nie ma chromów żadnych dookoła okien, klamki też nie są chromowane, więc ciemne napisy oraz emblemat z przodu na klapie. O, cyk. Jeszcze jeśli chodzi o tył, no to tylny zderzak. W zasadzie bryłę ma on podobną, jedynie to najbardziej tutaj różni się jego dół. Całkowicie przemodelowane. Taka dołożona dokłada, auto jest bardziej aerodynamiczne od poprzednika. Czy tam po prostu polift jest bardziej opływowy od przedlifta. No i tutaj na dole u mnie są starszej odblaskowe lampy, a tutaj normalnie są funkcjonalne. Wiecie dlaczego? Bo jeśli tutaj otworzymy bagażnik, no to te lampy, proszę, otwierają się razem z klapą. I tutaj nie są widoczne. Wtedy tutaj mamy kierunkowskazy, jak na przykład auto stoi na awaryjnych, takie mniejsze. Mamy też małe podświetlenie, chyba nawet tutaj są przeciwmgłowe też lampy. O bagażniku to za chwilkę. Przede wszystkim jest elektryczny. U mnie jest manualna otwierana klapa. Oj, jeśli model trzyma chromy, no to jest takim zdecydowanym przedliftem. Były też takie model trójki poliftowe, gdzie już w sumie nie było chromów, ale lampy na przykład, przód i tak dalej, wszystko wyglądało bardzo podobnie. Akurat nie mamy tutaj takiego egzemplarza, no gdzieś pomiędzy, on by tutaj się wpasował, pomiędzy Highlandem a moją, że na przykład no klejone szyby są
przednie, tutaj w Highlandzie wszystkie. Standardowo chlapaczy tutaj z tyłu nie ma, aczkolwiek no te są dołożone. W nowej Tesli Model 3 są do wyboru dwa wzory felg, w sumie tak jak w poprzedniej, w przedlifcie. Tylko oczywiście te wszystkie wzory są inne, nawet jeśli chodzi o 19. Tutaj podstawowa 18, alusek. Kołpaki też się różnią, no w Highlandzie są ładniejsze. W przedliftowej Tesli, no to takie, tak średnio powiedzmy one wyglądają te nakładki. Kołpak nałożony jest tutaj na alufelgę, rozmiar opon 235x45. Nie były one lakierowane, standardowo tak wyglądają. Model Y jedynie ma takie srebrno-szare, o ile dobrze pamiętam, kołpaki. Zostały tutaj szyby przyciemnione, jak widzimy klameczki też czarne, tak jak u mnie. Olbrzymie okno dachowe, które nie jest otwierane, szkło. Jedni powiedzą, że jest to nowy model, drudzy, w tym ja, że jest to po prostu taki olbrzymi lifting tego samochodu. W zasadzie z zewnątrz, no to no widzimy tutaj pokrewieństwo, zdecydowanie. No inna mordka, inny tył. Tak jak tutaj z właścicielem uznaliśmy, że u mnie z przodu więcej się dzieje, a tutaj w Highlandzie z tyłu, proszę, przód tutaj jest powiedzmy taki jakby bardziej neutralny. Zupełnie inne reflektory, maska, zderzak, błotniki. Reflektory są tutaj wycinające, chociaż ja też tutaj czekam na aktualizację w swojej. Ja to mam pierwsze takie LFP, więc mam też matrixy w cudzysłowie, że tak powiem. I czekam na aktualizację, bo ponoć też mają zacząć mi wycinać. Jeżdżę dzisiaj Highlandem, no to jest jasno, ale z relacji właściciela wynika, iż ładnie one wycinają, fajnie to się wszystko sprawdza. Chociaż troszkę gorzej może być na przykład z brakiem czujników parkowania. Jest tutaj oczywiście asystent parkowania z taką animacją w 3D i tak dalej. Jest pokazane właściwie tak trochę jak Tesla widzi otoczenie lekko, powiedzmy. A w mojej są czujniki parkowania. Bo tutaj właściciel mówi, że najlepiej jak gdzieś parkuje w jakieś miejsce, to wjeżdża tyłem, no bo z tyłu jest kamera, no i można to powiedzieć spokojnie, jest większa kontrola po prostu nad parkowaniem. A z przodu, no ten dystans może nie być aż tak dobrze, precyzyjnie odczytany tylko z kamery, jak nie ma czujnika. Z boku też kamerki, w słupkach kamerki, to wszystko jest takie samo. Tutaj proszę, też kamerki. Folię też tutaj mamy na przedniej szybie. No, Mateusz kupił ten samochód, by go trzymać troszeczkę tak dłużej, więc go grubo zabezpieczył ogólnie i doposażył. Lusterka. Wydaje mi się, że są takie same, tylko po prostu bez chromu. To jest ogólnie... O, tutaj jeszcze pajączek wszedł, nie wiem, czy go widać. To ogólnie jest takie aluminium, ale polakierowane na czarny, czarny mat taki. Tutaj jest błyszczący element, nie jestem pewien, chyba to jest plastik, a to tak jak u mnie. Tutaj ten słupek już jest ze szkła, więc w ogóle się nie rysuje. I dobra, co? Myślę, że możemy zajrzeć do bagażnika. Model 3 to oczywiście sedan, chociaż wygląda trochę jak liftback. Otwór załadunkowy nie jest tutaj jakiś taki największy. No znam wiele przypadków, że osoby po prostu wybrały model Y ze względu na to, iż jest większy bagażnik, chyba większy, tak jakby na litry spojrzeć. Ale patrząc z perspektywy modelu 3, w Y jest lepszy do niego dostęp po prostu. Ale to już wiecie, zależy o jakie kto ma kryteria. Proszę, jak tutaj klapa się wysoko podnosi. Tutaj trzeba uważać, żeby na przykład, nie wiem, ktoś się schyli, albo niższy idzie i może się walnąć. Taki ostry narożnik. Bagaj doposażony tutaj o taką gumową dokładkę. Takie dywaniki. I jeszcze tutaj od spodu, proszę bardzo, normalnie na taką torbę podróżną. Nie, no kupa tutaj jest miejsca. Pojemność bagażowa Tesli Model 3 jest naprawdę rewelacyjna. Jak na swój segment, no to jest na pewno... Kosa, przykładowo EQE ma 430 litrów, a tutaj 580 ponad z tyłu i 88 litrów z przodu. Kurczę, nawet wzór tutaj tych włókien jest zupełnie inny. No zobaczcie, jak jest u mnie. U mnie w ten sposób, cyk, takie coś. W ogóle lakier perłowy. Ja myślałem, że to będzie jakiś taki ordynarny, normalny, biały lakier, ale perełka. I dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Oczywiście klamka standardowa, taka teslowska. Jest zupełnie inny niż u mnie. Może to jakaś kwestia wygłuszenia, może jakieś, nie wiem, wagi tych, nie mam pojęcia. Klejone szyby, tak jak mówiłem. No i jeśli chodzi o wnętrze, to w zasadzie całe ono jest zmodernizowane względem przedlifta. Boczek drzwiowy zupełnie inny. Tutaj przez całą kabinę mam pociągnięte listwy LED-owe takie. Proszę bardzo, tam pod szybą. I tutaj dookoła. Zawsze to jakieś urozmaicenie. Nie jest to aż tak bujne jak w Mercedesach, ale jest. Tutaj jest mega miękko. Tutaj alkantarka.
bardzo przyjemna, miękko, też jakieś przyszycie. Oczywiście nie ma tutaj prawdziwych skór i tutaj na dole jest miękko. I wiecie co? Ten boczek jest w zasadzie idealny, bo nawet tutaj wnęki są miękkie, od wewnętrznej strony również. Proszę bardzo, jest taka wykładzinka. Idealny boczek drzwiowy. W przedlifcie, no to cały boczek też jest miękki, ale wnęki na przykład, no to są już twarde. Później w polifcie, taka jak moja, ale poliftowa, połowa boczka była twarda tutaj z dołu, a tutaj z powrotem jest wszystko miękkie, jeszcze wnęka miękka, tapizerki są inne, zmienione. Przede wszystkim tutaj skóra jest częściowo gładka, częściowo perforowana, ponieważ mamy wentylowane fotele. Jest to standardowy element wyposażenia. W Tesli z wyposażeniem jest tak. Wybieramy sobie, jakie chcemy koła, czy 19, czy 18 aerodynamiczne. Kolor, jest kilka kolorów i wnętrze. Czy ma być białe, czy czarne. Koniec. O, chyba jeszcze hak. Właśnie, tutaj Mateusz sobie zamówił też usługę założenia haka i serwisant mobilny ma przyjechać i to po prostu zamontować pod domem. Nie trzeba w ogóle do warsztatu z tym jechać, to jest w ogóle... Oczywiście tutaj interwałów serwisowych w Tesli nie ma. No jeszcze zajrzyjmy. Tak tutaj wygląda. Podłokietniczek też już widzę zupełnie inny. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, ale przyjemny dźwięk zamykania. Niby tak trochę jak u siebie, ale inaczej, tak dziwnie inaczej. Tu jeszcze customowe jakieś dokładki na zagłówki. Ogólnie miejsca, no trochę tutaj jest, wiadomo, na dwumetrowiec za dwumetrowcem, aż tutaj tak super wygodnie nie będzie siedział. Wydaje mi się, że kanapa jest troszeczkę wyżej tutaj w Highlandzie niż u mnie. No żebym mógł tutaj za fotel włożyć kolana, no to, no nie, musiałbym taką pozycję za kierownicą, wiecie, jak w Subaru Imprezie. Uchwyty na kubeczki, te gumowe wstawki tu w środku też są dokupione, by łatwiej było po prostu ten samochód utrzymać w czystości. Nawiewy po środku. To jest też taka nakładka. No tutaj właściwie z dziećmi jeździ właśnie, żeby tutaj nikt nie wrzucił jakiegoś klocka albo jakiejś zabaweczki. Dywaniki te zmienione. Płaska podłoga. Czekajcie, ja otworzę drzwi, żeby tu wszystko mi się aktywowało. Duża zmiana, że mamy tutaj ekran LCD normalnie dotykowy. Takie mini, jakby mini wersja tego, co jest przed nami tam daleko. I tak, oczywiście jest tutaj sterowanie klimatyzacją, muzyką, fotele, no to ten fotel, tak jak w jakimś segmencie F, można sobie, o, grzana kanapa z tyłu, no u mnie, kurczę, jest grzana kanapa, bo sobie wykupiłem za punkty w ogóle, za darmożkę, ale trzeba ją włączać i wyłączać z ekranu centralnego po prostu, bo u mnie tutaj z tyłu nie ma. Gry, zabawy, głośność, w Spotify, oczywiście odblokowany, można oglądać filmy, można grać w gry, właściciel też ma tutaj pady, w gry można grać na tym ekranie, oraz tutaj z tyłu również. Tak, to jest seryjny element wyposażenia tego samochodu. Wszystko tutaj w środku jest seryjne. W zasadzie to jest bazowe wnętrze bez dopłaty. Właśnie tak wygląda z fotelami wentylowanymi. Te ekoskórki perforowane i gładkie, alkantarki, haczyki. I podsufitka w tym samochodzie jest jasna. Fajnie by wyglądała czarna, ale kurczę. Jeśli spojrzymy na tego Highlanda z perspektywy wyposażenia, a później ceny, co oferuje ten wóz w danej cenie, naprawdę nie będziemy narzekać. I tutaj, czy będzie podobnie? Tak jest. Trochę Audi tutaj się wdało. Uszczelka oczywiście się tutaj chowa i tak dalej, ale działa to płynnie, wszystko jest ok. Boczek drzwiowy jest identyczny, tak jak z tyłu. Jest cały miękki, miękko, 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 alkantara. I tutaj proszę, tkaninka, od wewnętrznej strony też audio. Chyba nawet 18 głośników tutaj jest. A właśnie, jeszcze wam tutaj nie wspomniałem, przy tylnych drzwiach to zauważyłem, przy przednich zresztą też jest. Proszę, tutaj z dołu jest też takie, o, nie wiem czy to widać, wzmocnienie, które tutaj się chowa. Buda jest sztywna, ale też w czasie wypadku po prostu, no to drzwi tak, nie wiem dokładnie, ale chyba nam nie odskoczą, czy po prostu trzymają się bardziej na miejscu. Tutaj jeszcze z tyłu i z przodu są dołożone przez właściciela takie oto ala skórzane progi, no żeby te oryginalne się po prostu nie niszczyły, ale przyznam szczerze, dobrze to jest tutaj wpasowane nawet. Tutaj reguluje się fotel normalnie. Oczywiście profile kierowcy, można sobie wiele takich profili zapamiętać. Pod każdy profil można przypisać nie dość, że no nie wiem, temperaturę, czy ma być klima w ogóle nawet odpalona, czy pozycja fotela, kierownicy, która jest elektrycznie sterowana. Chyba nawet Spotify ma swoje osobne playlisty, ale nie wiem,
chciałbym to sprawdzić nawet u siebie, bo to jest podobnie. Ale podobna nie jest kierownica. Ani tutaj ten element, no bo przecież nie mamy manetek. W ogóle tak jeszcze szybko tutaj chcę wam pokazać. Deska rozdzielcza, miękka. Tam dalej też miękka, calutka jest miękka, nawet tutaj jak jest taki soundbar głośnik, to jest to takim jakby materiałem wyściłane, o, tutaj też. Jeśli chodzi o kluczyki, no to mamy tutaj, proszę bardzo, normalnie tutaj w standardzie jest karta. Możemy sobie też zapisać kluczyk jako swój telefon Bluetooth, ale właściciel, proszę, dokupił sobie jeszcze kluczyk, otwórzmy jeszcze nad fotelem. O, to jest takie a la skórzane etui. Taki kluczyk jest dokupiony w kształcie samochodu i to też są kluczyki. Kto by pomyślał, że na przykład taki sygnecik może być kluczykiem do samochodu, albo o, taka bransoletka. Fotel wygląda w ten sposób. No, jest zupełnie inny niż u mnie. Podobna jest wygoda, miękkość. Jest on taki wygodny, troszeczkę jak w samochodach francuskich nawet z lat 90. Taka pufka. Tyle, że tutaj fotel jest podgrzewany i wentylowany. U mnie tylko jest podgrzewany. Tak, tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrolhead. No widzicie, no ja tutaj rozwalony z przodu siedzę, no później będę próbę autostradową kręcić, no to też kamerę troszkę mam tak z tyłu. Ale proszę, no elegancko. Pozycja za kierownicą jest bardzo spoko. Wiele osób mnie pyta, jak właśnie taki dwumetrowiec się mieści w Tesli Model 3, czy nie będzie za mała? No to powiem wam, na luzaczku. I widok z perspektywy kierowcy. Jako już jest Model 3, no to jest minimalizm, chociaż u mnie jest większy. No tutaj ten pasek jakby ambiente troszeczkę bardziej urozmaica ten środek. Deska rozdzielcza też to jest taki materiał jakby. Tutaj nawiew jest tutaj i tam jeszcze. Kierownica dość charakterystyczna, zupełnie inna. Dużo ładniejsza niż w poprzedniej Model 3. Zobaczcie na ten środeczek tutaj. Klaksonik. Tutaj spryskiwacz. Tutaj do tempomatu rolka. Jako, że nie mamy tutaj manetek, no to obsługa wycieraczek odbywa się albo automatycznie, albo tutaj. No nie chcę tutaj już teraz kombinować, bo auto jest czyste, żeby ładnie wyglądało. Tutaj światła długie i kierunkowskazy. Martwe pole. O! Kilkanaście kilometrów tym samochodem zrobiłem. I ogólnie trzeba się trochę do tego przyzwyczaić, ale spodziewałem się, że to będzie dla mnie większy szok po prostu. Czytałem opinię, że podobno na rondach na przykład jest troszeczkę ciężej to ogarnąć, gdy kierownica jest skręcona. Tak po prostu jest. Tesla, no to kalkulacja excelowska tutaj musiała być. Chociaż ja wiem, wentylowane fotele to już naprawdę taki fajny element wyposażenia. Multimedia w zasadzie są no prawie identyczne jak u mnie. No, w wyświetlaczu jest folia matowa naklejona, by się to wszystko nie palcowało. Serwis może zrobimy sobie. No tutaj wszystko jest to samo. Kalibracja fotela, lusterek, kamer, podgląd kamer. Nawet tutaj jest środkowa kamera. Ale ty właściwie sobie, proszę, też taką zasłonkę zrobił. A, bo Tesla takie cwaniaczki teraz, że jeśli na przykład na autopilocie auto coś wykryje, że nie zajmujemy się jazdą, a czymś innym, no to kilka razy nas przyłapie i może na tydzień zablokować autopilota. A jeśli się zablokuje widok tej kamerki, to podobno jest poprawa. Zresztą ja z autopilota i tak mało korzystam. Właściciel też tak średnio, chyba że jest autostrada, prosta droga i nie trzeba nic tam wyprzedzać, no to wtedy można sobie zapiąć autopilot. Autopilot ogólnie jest troszeczkę przereklamowany według mnie i według Mateusza. Według nas u innych marek działa to wszystko trochę lepiej. No i co jeszcze tutaj panel? Proszę, klimatyzator tutaj się reguluje, proszę. Nawiewy. O, z tej strony ciepło-chłód, tego u mnie nie ma, no bo to jest podgrzewanie i wentylacja foteli. Podgrzewana kierowniczka, oczywiście tryb kempingowy, psa. Też wszystkim można tutaj sterować za pomocą aplikacji. No multimedia, to już wam nie będę tutaj pokazywał, ale ogólnie u mnie na przykład jest procesor Intel. Wszystko to wygląda dość podobnie, ale jest Intel. Tutaj Ryzen, czy tam Ryzen, nie wiem, jak zwał, tak zwał. I wszystko działa zdecydowanie bardziej płynnie. No, szczególnie tutaj jeszcze mogę dodać, że wynika to z relacji Mateusza, że nawet ani razu nie zaciął się ten system mu jeszcze. No wiecie, już zrobił troszeczkę kilometrów. O, tutaj proszę bardzo. Ja wiem, tutaj 18,2 średnie zużytko od nowości. Nie, 18,4. Przecież powiedziałem, że 14 tysięcy zrobił. Nie, no prawie 13, no. W Tesli ciągle coś się odkrywa. Na przykład jak się jedzie na tempomacie i się wciśnie ograniczenie, no to pod ograniczenie się tempomat ustawi. Ostatnio na przykład wykryłem, że gdy wcisnę to,
to wejdzie mi tutaj menu od, no po prostu komputer pokładowy. Dobra, jeśli jeszcze chodzi o środek, no to co? Tutaj mamy schoweczek, proszę. Nie jest on za duży, ale jest, też to wszystko inaczej wygląda, cała deska jest tutaj inna. Jakoś to wszystko jest solidnie jeszcze spasowane. U mnie nie trzeszczy w zasadzie ten samochód, ale tutaj wszystko jest takie jakby, takie pół poziomu wyżej. Może nie poziom cały, ale pół poziomu wyżej. Tutaj jest też takie wyściółane. Tu jest też przyjemny materiał w dotyku. Chociaż u mnie tutaj jest na przykład chyba bardziej miękko. Dwie ładowarki indukcyjne i schoweczek. Schowek jest tutaj duży. Już sobie też tutaj zrobił taką dodatkową półeczkę jeszcze, ale jest to olbrzymi schowek. Proszę bardzo. O, wszystko płynnie. Uchwyty na kubki. Tutaj kolejny schowek. Kolejna półeczka. Wszystko to jest w środku miękko wykończone. Takie jakby wyflokowane. Jeszcze otworzymy tutaj przedni bagażnik. Drzwi oczywiście otwiera się tutaj przyciskiem, ale awaryjne otwieranie jak najbardziej tutaj jest. O, i frunk. Proszę, też tutaj ładnie, etui i tak dalej. 88 litrów pojemności. O, może tak jest głęboki. Mateusz też doposażył ten samochód, o proszę, o taką siateczkę tutaj, żeby jakiś syf nie leciał no, do tego filtra całego kabinowego. Też siateczka taka jest tutaj, doposażony ten samochód jest w taką siatę akcesoryjną. Dodatkowo tam są jeszcze za tą siatką oryginalne fabryczne klapki, tak jak u mnie. No, ma to związek po prostu z utrzymywaniem temperatury optymalnej baterii. Chyba nie muszę mówić, że jest tutaj płyn chłodniczy w Teslach, ale producent nie przewiduje jego wymiany. Chyba że ktoś bodajże ciąga przyczepki, to jakoś co 2 lata. Czy to chodziło o płyn hamulcowy? No nie jestem pewien. Oczywiście hamulce tutaj się mega mało zdzierają. Auto, z tego co widziałem w EV Database, waży 1900 kg. Moja jakoś 1750, ale wiecie, no mniejsza bateryjka. O, brak pompy ciepła na przykład. Tutaj jest pompa ciepła w standardzie. Zawieszenie. W zasadzie jest podobne, ale komfort jazdy zupełnie inny. Nie jestem pewny, czy tutaj też są zmienione wahacze w Highlandzie, ale na 100% amortyzatory i sprężyny. Auto jest zdecydowanie bardziej komfortowe. Moja na przykład na tych 19, no to taczka. Ale wiecie, komfort takiego Highlanda moglibyśmy porównać, no nie wiem, ciężko tak porównać. Auto jest w miarę kompaktowym sedanem i jak wygląda, tak się prowadzi, czyli ok, prowadzenie jest bardzo fajne, ale jednocześnie tak jakby mniej szorstko wybierane są wyboje. Płynniej to wszystko się odbywa, a to za sprawą zupełnie innych amortyzatorów. Tutaj jest trochę magii takiej. W Highlandzie zastosowano technologię pochłaniania wstrząsów. Tłumienie selektywne poprawia komfort jazdy poprzez selektywne jakby wyodrębnienie nierówności w zakresie 4 do 6 herców jakoś? Jezus Maria, aż musiałem tutaj w ściągawkę zajrzeć. Chodzi o takie małe nierówności nawierzchni, które organizm wykrywa właśnie od 4 do 6 herców. Amortyzatory to wyodrębniają i niwelują. I przez to jest super. Dwa silniki z przodu i z tyłu, łączna moc 498 koni mechanicznych i 493 Nm, to jest moment obrotowy. Jest to moc i moment obrotowy silników, ale aktualnie z Teslą to jest różnie, kurczę, bo wiecie, poprzedni Long Range niby miał ten sam napęd, a miał 460 koni. Niektórzy Teslarze na przykład mają starsze testy, no to mają w ogóle 3 kreseczki w dowodzie rejestracyjnym wpisane. Ale podejrzewam, jest to moc i moment obrotowy silników, które one oferują, ale aktualnie ma auto troszeczkę mniej koni mechanicznych z pewnością, no bo przyspieszenie do pierwszej setki wynosi tutaj według deklaracji producenta 4,4 sekundy, pomiar Racebox, proszę. Prawie 500 koni mechanicznych myślę, że będzie tutaj dostępne wtedy, gdy Tesla wprowadzi do Highlanda Long Range możliwość wykupienia boosta, tak jak w poprzednim Model 3. Albo za kasę, albo za punkty. W poprzednim był kiedyś taki odcinek chipowanie Tesli Model 3, bez utraty gwarancji oczywiście.
I z 4,4 sekundy producent deklaruje 3,9 sekundy, ale to dopiero chyba wejdzie tutaj w Highlandzie. Pojemność baterii 78,1 kWh brutto, użytkowa 75. Ja mam akurat podstawową wersję, ale w podstawowym Highlandzie jest bateria LFP, którą można ładować, a nawet producent sugeruje raz w tygodniu do 100%. Tutaj oczywiście, jeśli chcemy, to możemy naładować sobie do 100%, ale raczej zaleca się trzymanie jej utrzymywanie po prostu do 80% napełnienie. Najszybsza prędkość ładowania 250 kW. Średnia taka prędkość od 10 do 80% jak ładujemy ten samochód to 124 kW. No i tak od 10 do 80% ładujemy się tutaj w 27 minut. Dzisiaj jak jest ładna pogoda, ma być dzisiaj 18 stopni, nie wiem, teraz chyba jest już z 16. Oj, to gdybyśmy tak sobie spokojnie jeździli tym samochodem, czy to krajówkami, czy po mieście, to podejrzewam, że nawet tutaj 700 km dałoby się zrobić. Tak, jest to już realne, takim Highlandem. WLTP mówi coś o 629 km według EV Database. No to tutaj takie dość realistyczne zasięgi są podawane. Jeśli chodzi o lato, no to miasto 720 km, autostrada przy 110 km na godzinę 480 km. I średnio 585 km. Te wartości podane są, gdy jest ciepło, 23 stopnie na zewnątrz i bez włączonej klimatyzacji. A jeśli chodzi o wartości zimowe, no to miasto 465 km, autostrada 110 km na godzinę 360 km i mieszane 415 km i to jest dla temperatury minus 10 stopni na zewnątrz. Przejście graniczne w Kołbaskowie. Za chwilę tam jedziemy, ale wymyśliłem, że zrobimy takie porównanie. Oba auta mają nagrzane baterie. W obu autach ustawię tak samo nawiew i zobaczymy, jakie tutaj wyjdzie zużycie w mojej staruszce, ale to jest Standard Range Plus i w Highlandzie, Long Range'u, który jest w zasadzie cięższy, ale z drugiej strony bardziej aerodynamiczny, ma aerodynamiczne koła. Cholera wie, jak wyjdzie. Ciekawe. Zaraz będziemy na parkingu przed Kołbaskowem. No jazda taka od 110 do 130 gdzieś kilometrów na godzinę. Na początku chwileczkę troszeczkę wolniej musieliśmy jechać. Taka była kiepska droga. Ale powiem wam, jak cichutko się jedzie tym Highlandem. No to nie mam pytań, no jest potężna różnica. No i dobra, mi tutaj wyszło 15,4, 30 kilometrów. Zobaczymy jak u mnie, w moim samochodzie. Mateusz, proszę bardzo. 15,6? Może też folia pomogła? O, może i folia, dokładnie. No dobra, to już ujęcia tutaj konkretnie na ekran, na prędkościomierz nie będziemy mieli, ale w takiej rozdzielczości nagrywam, że myślę, że wszystko tutaj będzie widoczne, nawet na Raceboxie, czy tutaj. Soundchecku niestety brak, ale tutaj czas na porównanie wyciszenia w obu Teslach. No, różnica jest olbrzymia. U mnie przy 90 jest głośniej niż tu przy 120. Taka to jest różnica. I to po prostu wszystko czuć. No dobra. Tutaj jest oczywiście coś też takiego, że jak wciśniemy na przykład teraz hamulec, to auto potrafi nam wykryć, czy chcemy jechać do przodu, czy do tyłu. Na przykład jak stoimy przy ścianie, no to wiadomo, że nie będziemy chcieli dojeżdżać do tyłu. Wciskamy hamulec, nie musimy tutaj w ogóle nic ruszać. Auto po prostu wykrywa mniej więcej, no, gdzie będziemy chcieli jechać. Z Mateuszem rozmawiałem na 10 razy, no to raz się, powiedzmy, pomyli. A tak to tutaj się reguluje, o, zamiast manetki. Z Mateuszem też uznaliśmy, że pojedziemy tak samo w ustawieniach klimatyzacji i tak dalej, na próbę autostradową dwiema Teslami. On pojedzie moją. Ta 201 chyba ma wpisane jakoś VMAX. Moja 225, ale jedzie 227. No i porównamy spalanie przy VMAXach. Nie wiem, czy ktoś robił takie już testy, ale... No i proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj muszę się przyzwyczaić troszeczkę.
braku manetki i tych kierunkowskazów. Jest tutaj bucior normalnie. Idzie maszyna jak szalona. Ej, ale jest tutaj tak cicho. To największe wrażenie na mnie zrobiło. Różnica w wyciszeniu. Ogólnie ten widok przez przednią szybę może być taki lekko rozmazany, ale to jest wina folii nałożonej, która tak jakby delikatnie, troszeczkę minimalne zniekształcenia tutaj mogą być. No tutaj mamy też wskaźnik, jak tam przekraczymy prędkość, no to nam będzie pikało. Wiatr. No w stronę Berlina będzie z wiatrem. Co, będzie kontrolowanko? Myślę, że nie. Tesly to mało przypałowe samochody. Jedna, druga, no. Jak się okazuje, Mateusz, właściciel tego Highlanda, korzysta z osiągów tego samochodu oczywiście i jest obeznany z prędkościami maksymalnymi Tesli. Tacy z nas Teslarze. No i dobra. Zerujemy. No i dobra. Niemiecka strona i ciśniemy. Ojejku, ale moja została. No nie. Ale ładnie, ale z górki było trochę. 11.35. Ale 153,6 sekundy. W ogóle 3,6 sekundy, to jest mega ciekawe. No ale dobra, prędkości obrotowych oczywiście tutaj nie będziemy badać. No i takie 201 według GPS-u, 202 nawet. I 203 według prędkościomierza. No i tak sobie można jechać. Autopilot bodajże do 150 działa. I zwalniamy. Bo wyprzedzanko. I co tutaj zrobimy? Może takie 100-150 na przykład. Momencik. Niech tutaj kolega z tyłu się zmieści też. Albo nie. Dobra. Pociśniemy sobie tak profilaktycznie troszeczkę szybciej. Ojejku. Aż kusi, żeby ten kagańczyk troszeczkę przesunąć. Kurczę, czemu Tesla tak zrobiła? Moja 227 podstawowa ma wpisane, a tutaj te 201. Wiecie, teoretycznie taka prędkość starcza do takiego dynamicznego podróżowania na co dzień. Średnie zużytko 44 prawie. 43. Spada jadąc przy 200. Jadąc 200 km na godzinę na ograniczniku. Ja, tam się nie pali moja, nie pali, mam nadzieję, że tam Mateusz nie ogłuchnie w tej mojej w ogóle. Dobra, zbadamy za chwilę jeszcze raz 100-200, ale niech będzie trochę równiej. No tutaj muszę się pilnować trochę z tymi kierunkowskazami, ale zobaczcie, ja wciskam kierunkowskaz i jest ustawione takie coś, że jak zmienię pas, to automatycznie się wyłączy. U mnie też takie coś można sobie ustawić. No i dobra, myślę, że tutaj będzie odpowiedni moment. Nie, nie będzie odpowiedniego momentu, bo jakieś prace konserwacyjne są na drodze, więc przecież nie będziemy cisnąć. Ale nie, jednak bez ograniczenia, ale sobie na lewy wjedziemy na wszelki wypadek. No to takie 100-200, tutaj będzie równiej. Baterii mamy 83%. 3,9 sekundy, 100-150. No, i 11,5 sekundy. No kurczę ty, zarąbisty ten czas jest. No i tutaj w palnik możemy jechać. Mateusz tam może cisnąć ile chce. Na pewno nas powinien dogonić. To nie jest wyścig. Po prostu Mateusz sobie trochę szybciej jedzie. Jeszcze swojej testy nie widziałem, jak jedzie z taką prędkością. Patrzcie, i bez dymu, bez niczego. Jest okej. No i tak sobie jedziemy w palnik. Jakie tutaj mamy zużytko? 38,8. No takie 40 to tak już... Nie, spada. 38,8 to jest tak już naprawdę w palnik, jak się ciśnie teraz na ograniczniku.
nawet troszeczkę spadnie. Tak 38,8 to jest max. Dobra, myślę, że możemy zjeżdżać sobie. Dobra, zjedziemy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Nasz Mln. I jeszcze soundcheck. Prowadzenie Highlanda. Ogólnie jest taki troszeczkę bardziej bułeczkowaty, ale wciąż jak najbardziej jest tutaj przyjemnie, ale też ciężko to aż tak dokładnie ocenić, ponieważ w moim mamy 19-calowe felgi, tutaj 18. No jest po prostu bardziej komfortowo, tak przytulniej, ciszej. O właśnie, to jest zakręt, tutaj musiałem teraz, o proszę, wcisnąć kierunkowskaz. No troszkę się zamotałem lekko. No i dobra, zaraz soundcheck. Wiecie co, zjedziemy sobie tam dalej i porównamy zużycie energii elektrycznej. Zobaczymy, ile wyszło tutaj, ile u mnie. Ale mnie to ciekawi. Ja całe dnie bym to sprawdzał tutaj. Dobra, soundcheck. Ej, może dźwięku V8, czy tam nawet czegokolwiek, nawet 1.9 TDI tutaj nie mamy, ale za to mamy boomboxa, przez którego możemy mówić, dawać różne dźwięki, nawet ustawić, jak auto na przykład, nie wiem, zamyka się, no to wyskoczy nam na przykład error z Windowsa, jak sobie ustawimy, albo pierdnięcie. Dobra, tutaj sobie zjedziemy i porównamy zużytko P33. No i zobaczymy, ile tam wyszło. Wyszło mniejsze, w końcu wyszło. Tam wyszło w Highlandzie 33, tutaj 29,7. Ile jechałeś w ogóle, jak mi wyprzedzałeś? 227. Kagańczyk był. No i widzicie, tak to wygląda. A już mikrofonu nie będę podłączał. Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.